Ja widzę, że koleżanka tutaj wiele przygód miała. No nie wiem, jedno. Tutaj jedno. Zakręt był za ciasny, czy... No po prostu krzaki nam wyszły na drogę. Aha. Zaatakowały nas... Ale krzaki i takie uszkodzenia spowodowały? Bo no, tutaj tak, widzę lampa, zderzak, poszły... Coś tam w krzakach było, nie? No ale to trudno coś, ocenić coś twardszego, co. Tak? Ale koreańska produkcja jest toporna. To koreańska produkcja wyprodukowana w Polsce, tak? Tak. Neulanos. Wszystko wyczywało. Jest wszystko zgięte, jak to Abraham mówił. Oj, a czekaj, macie dwie lampy? Jedna lampa została, także jedno światło jest. Ale kierowca jedzie prosto. A skrętaliście, ale auto pojechało i tak prosto, nie? No jakoś tak w ogóle nas wciągnęło tam, niechcący. A ogólnie jak się podobały odcinki? Super. Tylko no szkoda. Czy nie jesteście zawiedzieni, że tam kilka no, OS-ów zostało odwołanych? Bo chyba w początku został odwołany OS, nie? I potem pierwszy i drugi. Tylko że co za różnica, czy odwołali pierwsze dwa po lodzie, a później pojechaliśmy w pociągu po lodzie i jeszcze było gorzej, więc nie czuję klimatu, dlaczego odwołali pierwsze, nie? Dobrze, można go było spokojnie przejechać chyba, nie? Lepiej go odwołać te ostatnie, żeby nie spowodowały. Nie. A tak? Proszę bardzo. A jak się jechało? Ja powiem ci, że walczyliśmy z samochodem. Nie, może tak, z samochodem z trasą, przecież to nie było. Jedziemy, no 21 godzinę, si to hamuje, a to autobokiem stoi. No ja nie wiem. A to może jakiś dobry opon był nie tak, czy... Znaczy, czy... Opony to były jedne, zimowe. Rozmiar, no... Ale i tak wiesz, należy się pochwala, że startnęliście do wyścigu, bo na przykład niektórzy nie, no, mieli zawieszenia no, na śnieg, także na przykład nie zawieszenia. Takie rajdy to one pokory uczą teraz, nie? Także zawsze jakiś trening, nie? Coś jakieś nowe doświadczenia, super, nie? Bo był deszcz, śnieg, mokro. Warunki zmienne, nie? Co? I czasami był suchy asfalt, także wszystko czasami. Mieliśmy dzisiaj, no? Także na pewno czegoś nowego się nauczyli na tym rajdzie, nie? Tak. Dokładnie. No i tutaj ja też... cierpliwości. Tak. No ja nawet w rowie byłem. Ty też chyba. I ość się nie zgięła? Nie, ale wysiadałem bokiem. No. Ja w ogóle... bo to już chyba ostatni rajd w tym sezonie. Czy w przyszłym sezonie jakieś rajdy planujecie? Jakieś starty? No, szukanie sponsora pewnie, co? No ja tam nie szukam, mnie to tam wiesz. Ja sobie jadę jak mogę. Ja również jestem pilotem, reprezentuję Automobilowy Klub Rzeszowski. Rzeszowski, tak? Tak. O. A ja Krakowski. Krakowski. To oni żeście się wybrali, nie? Tak, dokładnie. Rzeszowski. Ja tu z koleżanką. Koleżanka mnie uczyła wielu rzeczy ostatnio. Tak? Mhm. No, to podziękowania dla koleżanki, czego cię nauczyła, nie? Może tak mówię, to wielu rzeczy uczyła. No, bo jednak tak, ma większy staż. Ja tak, koledzy debiutowali na Wiśle, prawda? Zrobiliśmy tutaj, pojechaliśmy na Wiśle. Wiśle, piękny był rajd Wiśle, naprawdę. Wszystko chłopaki dali radę. Tak? Pewnie. Tylko okay. Silnik umarł. Silnik wybuchł, ale nie szkodzi, to tam debiut. Zdarza się, no wiadomo, no kurde. No, coś się woje rzeczy martwi. Coś się musi zdarzyć, no kurde. No. Co zrobić? Dobrze, to nic, to dziękujemy. Dziękujemy bardzo za kilka słów wywiadu. I my tam zobaczymy na stronę. Na YouTubie, na NP126P. Na pewno znajdziecie. Anna Kaczmarczyk. Tak. I? Gwiazda. Jak to ja ciągle zapominam, jak ty masz na imię Łukasz. Wczoraj do niego Grzesiek wołałam. To ja cię dobrze cię nie słyszałem. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę. Ale wczoraj tak, Grzesiek, coś tam jest w dresie.